O 5 groszy wzrosła w mijającym tygodniu średnia cena oleju napędowego na stacjach w Polsce i pierwszy raz w tym roku przekroczyła poziom 4 zł. Aktualnie litr oleju napędowego kosztuje 4 zł 4 grosze. W górę, ale tylko o grosz, poszła też średnia cena 95-oktanowej wymiany benzyny, która aktualnie kosztuje 4 zł 39 groszy. Na poziomie z ubiegłego tygodnia utrzymał się autogaz. Tutaj ciągle za litr paliwa kierowcy tankujący autogaz płacą 1,59 zł. Podwyżki na polskich stacjach to efekt tego, co widzimy na rynkach bazowych, czyli na rynkach naftowych. Tam notowania ropy utrzymują się na poziomach bliskich tegorocznych rekordów. Problemy z podażą m.in. w Libii, Nigerii czy związane z pożarem w Kanadzie, również zagrożenie dla wydobycia z piasków roponośnych, windują ceny ropy do góry, co przy dosyć słabej w relacji od dolara złotówce i ciągłym zagrożeniu obcięcia ratingu polskiego długu powoduje, że ceny na stacjach rosną. Ten wzrost powinien być kontynuowany także w najbliższych dniach, bo widzimy już na rynku hurtowym, że tutaj w ostatnim tygodniu notowaliśmy podwyżki, więc nadchodzący tydzień na stacjach powinien przynieść dalszy ruch w górę. Kilkugroszowe zmiany są jak najbardziej prawdopodobne.